Wszyscy mi to zawsze mówili, że może się tak zdarzyć. I faktycznie jest to problem, bo dużo jest bardzo pokus, które się pojawiają w głowie na tej drodze. I nie trzeba tego bagatelizować, bo każdemu się wydaje, że nie ulegnie. A prawie wszyscy ulegają. Prawie wszyscy w jakimś momencie zatrzymują się i zaczynają robić coś, co nie pomyśleliby nigdy, że będą robić. Dlatego chyba warto to przypominać i fajnie, że jest jakaś taka świadomość społeczna, żeby to mówić młodym artystom. I ja też się dużo tego nasłuchałem, ale jakoś, nie wiem, zawsze miałem pewność w sobie, że ja po prostu, nawet jeżeli by wszyscy to zrobili po prostu, to ja tego nie zrobię i tyle. Piano Hooligan się wziął z wniosków, jak ja gram. Z próby nazwania tego. Ale ja od razu to sobie w głowie inaczej wszystko ułożyłem i raczej jestem za tym, że jest to pewna postawa twórcza w stosunku do środowiska jazzowego, przynajmniej tak było na początku i w kontekście do w ogóle postaw, jakie są wewnątrz muzyki jazzowej, które mi się nie podobają, bo uważam, że jazz jest o szczerości, a dużo jest postaw nieszczerych w jazzie. Może tak najprościej. Ja to rozróżniam, tą nieszczerość, na dwa bieguny. Czyli albo jest kopiowanie innych, w takiej nadziei, że jeżeli skopiujemy coś, co już jest dobre, to też przybliżymy się do ideału. A z drugiej strony takie zupełne odpuszczenie, powiedzenie nie zasadom w muzyce i tradycji. Czyli takie właśnie muzyczne, merytoryczne popuszczenie i zdanie się na samą intuicję bez jakby żadnego bagażu przygotowania. To też w jazzie, wydaje mi się, nie jest akceptowane. Faktycznie te konkursy bywają dla muzyków jedyną taką przepustką do tego świata biznesu muzycznego. Każdy chce się tutaj jakoś znaleźć, dlatego żeby móc przekazywać swoją muzykę dalej większej ilości ludzi. Więc konkursy są taką furtką, takim trudnym momentem czasami, dużo stresu i też to jest jednak sztuka, nie powinniśmy może konkurować w tej sferze, ale chciałem to robić, to poddawałem się temu no i udawało mi się. To co próbowałem robić na konkursach, to po prostu jakoś moją indywidualność pokazywać, to co faktycznie jest we mnie szczere, to co wygospodarowałem sam na sam z instrumentem. To chciałem pokazywać. I to mi się jakoś zwracało z naddatkiem zawsze i dlatego coraz to bardziej wierzyłem w to, że to jest właśnie ta droga. I to jakby się najbardziej potwierdziło właśnie tam w Montreux, kiedy Tomili Puma mi powiedział, że tak, powinienem w tą stronę iść i żebym nigdy przypadkiem nie pomyślał sobie, że inaczej powinienem robić, żebym nie zbaczał z tej ścieżki. Tak? Rozmawiałem z Krzysztofem Pendereckim na temat tego, że chcę się podjąć właśnie tego. To była dla mnie taka po prostu wysoko postawiona poprzeczka, ale też próba sprawdzenia, czy ten w ogóle język sonoryzmu, tych wszystkich szmerów i tak dalej, czy to jest w ogóle ciekawe i czy ja powinienem używać tego w swojej grze. Bo miałem duże wątpliwości co do tego. Może dlatego, że po prostu środowisko akademickie jest dość sceptyczne, nie wiem, temu rodzaju wypowiedzi, albo środowisko akademickie bardziej to jazzowe, prawda? Jazz, nie wiem, nie był jeszcze może na to gotowy. Oczywiście to wszystko kiedyś było, ale wypowiadanie się tutaj, nie traktowanie tego jak po prostu jakiś efekt dźwiękowy, tylko próba wypowiedzi, to jest już inny temat. Ja starałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest możliwe. Najlepszym przykładem na to właśnie była muzyka Krzysztofa Pendereckiego, kogoś, kto wynalazł sonoryzm. Dlatego
tego się podjąłem. No i potem wspólnie z kompozytorem słuchaliśmy płyty. Był bardzo zadowolony. Ja oczywiście to był wielki stres dla mnie, ale. Ale no. Duża przygoda. Na pewno. I też no, uczenie się siebie poprzez muzykę kogoś innego, muzykę wielkiego mistrza. To wynika po prostu ze sposobu przeżywania muzyki, jaki ja wyniosłem, jak ja to rozumiem właściwie z dzieciństwa. To jest. Ja wierzę w to, że taki naturalny sposób przeżywania muzyki to jest to, co powinniśmy promować, to jest to, co powinniśmy stawiać na piedestale. Dlatego, jeżeli ja wychodzę na scenę, to chcę wychodzić na scenę jako ja i jako ten, który właśnie dobrze się bawi. Jeżeli konwencja obecnego wykonawstwa koncertów jest taka, że się ubieramy, że wyglądamy ładnie, bardzo fajnie, ja nie mam nic przeciwko temu, tylko że ja zawsze będę występował jako ja, bo ja wierzę w to, że trzeba promować indywidualność, takie właśnie wartości, wolność i również wolność do tego, że możemy się ubrać we frak. Jest to zupełnie obojętne, byleby było szczere. Nie patrzyłbym na to pod tym kątem, czy jest to trudne. Ja zawsze klasykę grałem, nie jest to dla mnie coś. Oczywiście zawsze każdy utwór jest czymś, z czym trzeba się zmierzyć, ale no, to, że przylgnęło do mnie ten butownik, to nie jest. To nie stanowi dla mnie żadnego problemu, to nie jest żadnym powodem do tego, żeby tutaj była jakaś kłótnia, niezgodność, prawda, z orkiestrą. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to, że pojawiają się improwizowane momenty podczas koncertu instrumentalnego, jest właściwie powrotem do takich pierwotnych sposobów wykonywania koncertu. Kiedy solista zawsze improwizował swoją kadencję, co zupełnie zniknęło obecnie wśród instrumentalistów. Raczej klasycy nie potrafią improwizować, co jest jakąś smutną konstatacją i wydaje mi się, że to jest coś do przywrócenia. W ogóle wydaje mi się, że przeszłością muzyki w jakiś sposób jest fuzja tych gatunków. Przede wszystkim klasyki i jazzu, które właściwie powinny stanowić jeden gatunek. Dlaczego nie? Tylko teraz akurat historycznie są rozdzielone.